Rekolekcje z twarzą. Szczęść nam Boże wszystkim. Witam Was w drugim dniu naszych rekolekcji z twarzą, rekolekcji wielkopostnych w tym wielkim tygodniu. Moi drodzy, dzisiaj ucho. Tak, przyjrzymy się kwestii słyszenia, słuchania, czym to się różni może gdzieś i jak to się ma do naszej wiary. Moi drodzy, żeby może nie przedłużać, rozpocznijmy modlitwą. Poprośmy Ducha Świętego o to, aby nam towarzyszył tego dzisiejszego dnia. Zaprośmy Go do tego czasu. Światło Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu Chryste, Boże Ojcze Wszechmogący, Duchu Święty, Trójco Przenajświętsza, uwielbiamy Cię. Uwielbiamy Cię w tym spotkaniu, w tym działaniu, w tych rekolekcjach. Uwielbiamy Cię w Twoim Przenajświętszym obliczu, w tym jak nam ukazujesz swoją obecność. Uwielbiamy Cię w tym, Panie, co Ty dla nas przygotowałeś już teraz w tym czasie. Panie Jezu Chryste, oto stajemy przed Tobą, oto pragniemy oddać Ci ten dzisiejszy dzień, te dzisiejsze sprawy, te wszystkie materiały i słowa, które tutaj padną, które wysłuchamy i prosimy Cię o Twoje święte działanie, o to, abyś Ty, Panie, mówił do nas i abyśmy my słyszeli. I abyśmy usłuchali Ciebie. Prosimy Cię, daj nam uszy otwarte na Twoje słowo, na Twoje święte słowo, na to, co masz dla nas przygotowane, na to, co chcesz nam powiedzieć. Abyśmy to usłyszeli, Panie. Wiara rodzi się ze słuchania, dlatego prosimy Cię, przymnóż nam wiary. Daj nam otwartość na to, co Ty chcesz. Nie co my chcemy, ale co Ty chcesz. Daj nam uszy otwarte, daj nam serce otwarte, daj nam duszę otwartą na Ciebie, na Twoją wolność, na Twoją świętą miłość. Maryjo, Matko Przenajświętsza, Ty, która jesteś najlepszym wzorem tego, jak słyszeć, jak słuchać, jak otwierać się na Słowo Boże, dopomóż nam, dopomagaj nam, Maryjo, aby szatan nie miał do nas dostępu, abyśmy usłyszeli i chcieli słyszeć słowo Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko czystej, pięknej miłości, módl się za nami. Święty Janie Bosko, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Amen. Błogosławionego czasu. Czytanie z Księgi Izajasza. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie uszu i przyjdźcie do mnie. Posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie.
kochani, chciałbym powiedzieć wam, jak to by było uchem kleryka. I chciałbym się skupić na takim zmyśle naszych uszu, który jest ukryty, który może nie jest widoczny, a który jest wewnątrz nas. A mianowicie chciałbym powiedzieć o uszach naszej duszy. O tym kanale, przez który słyszymy to, co jest w naszym sercu. I chciałbym w tym krótkim przesłaniu powiedzieć wam o uszach naszej duszy w kontekście naszych pragnień. Uszy, które mamy wewnątrz, pomagają nam usłyszeć to, co jest w nas, co jest w naszym sercu. I dzisiaj chciałbym się skupić właśnie na tych pragnieniach, jakie mamy wewnątrz nas, dzisiaj, teraz. Przede wszystkim mamy pragnienia takie ludzkie. Pragniemy bezpieczeństwa, pragniemy szczęścia, pragniemy pokoju i to bardzo dobrze słyszymy, szczególnie dzisiaj. Pragniemy wspólnoty. Ale jest też jedno szczególne pragnienie, które każdy z nas słyszy w naszym sercu. Jest to pragnienie Boga i tęsknota za Nim. Dlaczego to mówię? Jest to bardzo ważne, żeby słyszeć te pragnienie i słyszeć pragnienie Boga, które i od naszych decyzji, to za którym pragnieniem pójdziemy, decyduje później, jak wygląda nasze życie, jaka jest nasza tożsamość. To jest jakby w skrócie opis mojego świadectwa i mojego życia. Przez wiele lat w swoim życiu byłem osobą niewierzącą, która nie chodziła do kościoła, nie modliła się, która nie otrzymała wychowania religijnego, wychowania do wiary. Jeśli mogę powiedzieć, to co nawróciło mnie, jak to się stało, że nawróciłem się w swoim życiu, to było to właśnie, że usłyszałem w swoim głosu pragnienie Pana Boga, tęsknotę za Nim. Nie mogę powiedzieć, że do Niego, do Boga przyprowadziła mnie jakaś osoba, jakiś świadek, czy ktoś z rodziny, ktoś bliski, przyjaciel, czy ktoś w szkole, nauczyciel, czy może ksiądz. To było po prostu pragnienie w sercu i tęsknoty za Nim. Coś, co teoretycznie nie mogło się w moim życiu pojawić, bo nie prowadziłem życia religijnego i nikt w domu moim też się nie modlił, nie wierzył w Pana Boga. A jednak usłyszałem to pragnienie Boga i tęsknoty za Nim. I po długim czasie w końcu odpowiedziałem na to pragnienie tak. I poszedłem za tym pragnieniem. I to pragnienie zmieniło całkowicie moje życie. Aż w końcu doprowadziło mnie tu, do tego miejsca. I do tego, kim jestem teraz. I chciałbym właśnie wam to powiedzieć, że to, za jakim pragnieniem idziemy w naszym życiu, też konstytuuje niejako nas samych. Buduje naszą tożsamość. To, jakie pragnienia słyszymy i jakie wybieramy. Tak jak Maryja, która usłyszała w sobie głos anioła i te pragnienie i odpowiedziała na nie pozytywnie. I to uczyniło ją Matką Boga. Zastanów się w tym czasie Wielkiego Tygodnia, w czasie naszych rekolekcji, jakie są w tobie, jakie są w nas pragnienia. Nie bój się usłyszeć tych pragnień. I też nie bój się usłyszeć pragnienia Boga, jakie On ma względem ciebie. I nie bój się odpowiedzieć Mu tak, na Jego pragnienia względem ciebie. Ukaż mi, Panie, swą twarz.
świętego Marka. Siewca sieje słowo, a oto są ci, którzy są na drodze. U nich sieje się słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo w nich zasiane. Podobnie zasiewem na gruncie skalistym są ci, którzy, gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością. Lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Potem, gdy nastanie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Są inni, którzy są zasiani między ciernie. To ci, którzy wprawdzie słuchają słowa, lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo, tak, że pozostaje bezowocne. Wreszcie zasiani na ziemię żyzną są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc. 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. Wczoraj mówiliśmy o oczach Jezusa. Dzisiejsza Ewangelia przechodzi do drugiego zmysłu niejako, bo jeśli tak naprawdę chcemy nauczyć się patrzeć jak Jezus, najpierw musimy nauczyć się słuchać to, co Jezus mówi. Dzisiejsza Ewangelia mówi o siewce, który siał słowo. Siał, czyli tak naprawdę Bóg nieustannie mówi do nas słowo. On jest tym siewcą, a my jesteśmy tymi, którzy muszą nauczyć się słuchać. Słuchanie nie zależy tylko od tego, że mamy tę zdolność, że potrafimy słyszeć dźwięki, że potrafimy rzeczywiście rozróżniać te dźwięki, poszczególne słowa, nawet i sens całych zdań. Ale jest zależne również od wielu innych rzeczy. To, co słyszymy, jest zależne również od tego, co mamy w sercu, w głowie. Zależne jest od tego, ku czemu skłania się nasze serce, co lubimy, czego szukamy, jaki jest porządek w naszym wnętrzu. Jeśli patrząc na nasze życie codzienne, jeśli mamy coś takiego, że w swoim życiu nie potrafimy utrzymać na przykład porządku, nie potrafimy utrzymać porządku w pokoju i ktoś przychodzi i daje nam coś, co jest bardzo ładne, piękne, cenne, no to najczęściej taki człowiek, który nie potrafi utrzymać porządku, rzuca gdzieś to na stertę wszystkiego, co już posiada. Potem oczywiście wszystko się zakopuje i można nawet doprowadzić do tego, że zniszczy się tą piękną rzecz, którą się otrzymało, bardzo często delikatną. I podobnie jest tak naprawdę w naszym życiu wewnętrznym, jeśli chodzi o to, co wchodzi do nas z zewnątrz, co słyszymy. Jeśli nie mamy porządku w sobie i walniemy to słowo, które Pan Bóg nam daje na stertę naszych nieporządków, to ono się gdzieś zagubi, ono się gdzieś po prostu nawet i zniszczy, straci swoją wartość, straci swój blask. Tym bardziej, jeśli są to rzeczy krzykliwe. Jeśli mamy jakieś nasze swoje porządliwości, jakiś bałagan wewnętrzny, to zawsze to będzie wielką trudnością, żeby rozeznawać w tym wszystkim, w całym tym harmiderze wewnętrznym, bo przecież każdy grzech, każda nasza pożądliwość to jest taki krzyk wewnętrzny, który cały czas gada, czegoś się domaga, coś chce, abyśmy mieli, coś posiadali. I dlatego, jeśli człowiek chce słuchać Boga, to musi nauczyć się to wszystko wyciszać i porządkować. Tak, żeby nie przeszkadzało to wszystko usłyszeć Bożego serca, Bożego słowa w swoim sercu. Dopiero wtedy, kiedy człowiek uczyni porządek w swoim sercu lub zatrzyma się w tym całym biegu, wtedy łatwiej mu jest usłyszeć to, co Pan Bóg mówi i zastanowić się nad jego sensem. Ileż to razy w życiu takim normalnym, codziennym ktoś do nas mówi,
A my za jakąś chwilę mówimy, a czekaj, coś ty powiedział, co mówiłeś? Nie złapaliśmy sensu tego wszystkiego. I jeśli człowiek jest zajęty właśnie swoimi własnymi sprawami, to nawet jeśli przeczytamy jakieś słowo, które do nas jest powiedziane, czy Bóg w kazaniu coś powie, a my jesteśmy zajęci swoimi gdzieś tam własnymi myślami, to nie złapiemy sensu tego, co Pan Bóg chce nam powiedzieć, co nam chce dać jako taką wskazówkę dla nas. I często jest tak, że nie potrafimy pewnych rzeczy usłyszeć i zmienić swojego życia. Jak idziemy na przykład w jakąś wyprawę, na jakiś szlak weszliśmy i nagle gdzieś tam nie bardzo wiemy, w którą stronę się skierować i pytamy kogoś o drogę i ktoś nam mówi i czasami powie jakieś dłuższe słowo, to my mamy to do siebie, że pamiętamy jakby początek tego, a to już odnaleźliśmy się, już jesteśmy jakby szczęśliwi i idziemy i nagle okazuje się, że no okej, usłyszałem początek, no ale jego już nie ma, ze mną jest jakieś tam słowo, co usłyszałem, a ja nie wiem, gdzie dalej iść. Dlatego tu tak bardzo ważne jest, żeby też nauczyć się słuchać i starać się usłyszeć i zrozumieć sens tego, zapamiętać to, co ktoś do nas mówi. Wtedy człowiekowi jest łatwiej rzeczywiście i w życiu takim codziennym odkryć tą drogę i pójść tam, gdzie Pan Bóg naprawdę nam chce i pokazuje nam, co powinniśmy czynić. Jednak zagonienie tego świata jest bardzo takim znaczącym elementem, gdzie nie potrafimy potem słuchać. Zresztą i w kontaktach międzyludzkich też się nie uczymy słuchać się nawzajem. Ileż to kłótni małżeńskich jest tym, że się nie potrafimy słuchać. Uczmy się naprawdę słuchać Chrystusa, uczmy się słuchać Słowa Bożego, bo to jest coś dla nas ważnego. Traktujmy Słowo Boże jako coś, co decyduje o życiu. Słów kilka o słuchaniu. Czy potrafię wsłuchać się w samą siebie? Co mówię o sobie? Co słyszę o sobie z ust innych? Czy potrafię przyjąć komplement? Czy potrafię usłyszeć o sobie dobro? Czy potrafię ustosunkować się do tego, co robię nie tak i poprawić się? Pytanie o słuchanie i słyszenie powinno nam towarzyszyć trochę częściej. No i czy słucham innych? Czy naprawdę ich słucham? Czy słyszę, co do mnie mówią? W psychologii mówimy o takim zjawisku przy komunikowaniu się, o słuchaniu aktywnym. To nie jest bierna czynność. Siedzę sobie i coś tam dolatuje do moich uszu. Aktywne słuchanie wymaga naprawdę zaangażowania. No i czy umiem nabrać trochę dystansu do samego siebie, do tego, co słyszę o sobie? Czy umiem śmiać się z siebie? Czy potrafię w sposób serdeczny śmiać się z innymi? Może warto zadać sobie również i takie pytania. Pozdrawiam. Roman Brandstetter, hymn do modlitwy. Zjaw się i bądź mi pomocna. Modlitwo nocnych rozmyślań, powiernico moja. Masz tylko wtedy sens, gdy jesteś sądem Boga nad człowiekiem. Nie przemawiaj gadatliwością ust moich, ale bądź
uchem moim, czujnym i niezawodnym, słyszącym wszystko, co Pan powie. Sprawa, bym w jednym ułamku milczenia zawarł całe moje jestestwo. Bądź milczeniem ust moich, milczeniem potakującym woli Bożej i przyświadczającym woli Bożej i potwierdzającym wolę Bożą i pieczętującym wolę Bożą. Nie jestem godzien. Liść upadły z drzewa zjednoczenia z Panem. Ale spraw, aby dusza moja, ta najmniejsza drobina bóstwa, miała świadomość swego rodowodu, który ją czyni cząstką jego bezimienności. Pod blaskiem krzaku płonącego, krzaku ciernistego, krzaku ukrzyżowanego. Zjaw się i bądź mi pomocna. Modlitwo nocnych rozmyślań. Powiernico moja. Witajcie kochani, pozdrawiam was z Trzcińca, z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, gdzie w ostatnim czasie, już w zasadzie od tygodnia jestem i pracuję, a przynajmniej próbuję pracować. Mam powiedzieć o słuchaniu. Tutaj odkrywam na nowo, co to znaczy słuchać. Nasi chłopcy, jest ich ponad 70 teraz w ośrodku, słuchają. Niekoniecznie słuchają tego tonu rozkazującego. Zrób to, idź tam, nie przeklinaj, nie mów tego, po co go ruszasz i tak dalej. Tego nie słuchają. Natomiast słuchają dobrej nowiny i to jest niesamowite, bo w takich prostych rzeczach to się przejawia. Człowiek czasami mówi słówko, mówi kazanie do nich i okazuje się, że nigdy nie wiadomo, co zostanie w ich uszach, a może i w sercu. To są proste rzeczy. Ostatnio często im mówię, przypominam fragment Księgi Rodzaju, Stworzenie Świata, gdzie Bóg w każdym swoim dziele mówi, że to jest dobre. Stwarzając człowieka mówi, widział Bóg, że wszystko jest bardzo dobre. I ostatnio skupiłem się trochę na tym i właśnie w słówku im to mówiłem, potem w kazaniu i słuchają. Słuchają, po czym to wnoszę, że odpowiadają na pytania albo zadają pytania też, skoro Pan Bóg nas stworzył jako dobrych, to dlaczego to i tamto. Jesteśmy w ciekawym czasie. Światowa pandemia. W ogóle jest zakaz wychodzenia do lasu, ale my mamy taki fajny park, nie? Także to jestem na naszym terenie teraz. To jest genialne. O, nie umiem obsługiwać tej maszyny. Zasłuchać się. Mamy czas pandemii. Czas zatrzymania. Chyba nikt sobie takiego wielkiego postu nie wyobrażał, żeby zatrzymać się i posłuchać. Nie wiem, czy słyszycie te ptaki, które tu śpiewają. Ja je słyszę. Zatrzymać się i słuchać. Nie biernie, że coś wpadnie jednym uchem, drugim wypadnie, ale słuchać właśnie całym sobą. Postawa słuchania, którą widzimy u wielu świętych, u Matki Bożej, nie tylko. Ale widzimy też, czy ja widzę tą postawę słuchania właśnie wśród chłopaków. Gdzie jest to słuchanie i ta chęć przyjęcia dobrej nowiny. Chęć przyjęcia tego, że Pan Bóg dla ciebie i dla mnie ma genialny plan. I On chce naszego szczęścia. Chce, żebyśmy byli szczęśliwi tu na ziemi i w wieczności. To są słowa księdza Bosko, które chyba warto sobie przyjąć i powtarzać. Życzę każdemu z nas tego, byśmy otwarcie słuchali. Tą postawę słuchania mieli w sobie. I żebyśmy nie byli tylko skłonni, słuchaczami skłonnymi do zapominania,
Amen. Witam drodzy bardzo serdecznie, szczęść Boże, dzień dobry, a może buona sera, czyli dobry wieczór, bo tutaj już o godzinie 14 tak się mówi, a jesteśmy w Rzymie i ma być to spotkanie z uchem włoskim, czyli będzie dzisiaj o świętym Piotrze, o tym jak święty Piotr uczył się słuchać Pana Jezusa. I chciałbym to najpierw umieścić w pewnym kontekście, w którym święty Piotr też się znalazł, w pewnej sytuacji, kiedy Pan Jezus pytany o to, które jest najważniejsze z przykazań, mówi, odpowiada uczonemu w piśmie: słuchaj Izraelu, Pan jest Twoim Bogiem, będziesz Go miłował z całego serca, z całej duszy, i potem przykazanie miłości bliźniego. Ale pierwsze jest: słuchaj Izraelu. I Piotr, który ma także uczyć się słuchać Pana Jezusa. A jak zobaczymy, nie zawsze mu to dobrze wychodziło. Już przy pierwszym spotkaniu Piotr nie słucha, kiedy ma zarzucić sieci, kiedy ma wypłynąć na głębie. On jako doświadczony rybak mówi: Panie Jezu, ja wiem lepiej. Ja wiem, bo się na tym znam, bo mam pewne doświadczenie. Jak się okazuje, to doświadczenie przy Panu Jezusie było mało znaczące. Kiedy Pan Jezus mówi mu o pasji, że Mesjasz, czyli On, będzie musiał cierpieć, święty Piotr znowu nie słucha. Ma inne wyobrażenie Pana Boga, inny plan dla Pana Jezusa. Nie, z Tobą tak nie będzie. I zostaje za to skarcony. Kiedy Pan Bóg chce umyć mu nogi, on się wzbrania, bo nie wyobraża sobie, żeby Mesjasz, mistrz jego, umywał mu nogi. Znowu nie chce słuchać Pana Jezusa. I kiedy Pan Jezus zapowiada mu zdradę, on pełen pewności siebie mówi: nie, Panie Jezu, ja się Ciebie nie wyprę, bo jestem Piotr, bo jestem silny, bo jestem pewny tego, że Cię kocham, że chcę być zawsze przy Tobie. I jak się okazuje, znowu Pan Jezus miał rację. Drodzy, w tym słuchaniu Pana Jezusa, w tym poznawaniu Go, posłuchanie prowadzi do poznania, a prawdziwe poznanie Boga prowadzi do kochania. Możemy, tak jak święty Piotr, niejednokrotnie pogubić się. Możemy w tym słuchaniu bazować na naszym doświadczeniu, na naszych planach wobec Pana Boga, na naszym widzeniu Pana Boga, na naszej pewności siebie, wręcz pysze. A Pan Jezus zada Piotrowi ważne pytanie na końcu, ostatni dialog: czy kochasz mnie? Czy mnie miłujesz? I Piotr po 3 latach wędrówki z Panem Jezusem poznał Chrystusa. Poznał Jezusa i Go pokochał. I drodzy, życzę Wam, byśmy potrafili słuchać, poznawać prawdziwie Chrystusa i Go kochać. Ty wiesz, Panie, że Cię kocham. I w tym słuchaniu, poznawaniu i kochaniu niech Wam Bóg błogosławi. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem. Efata, otwórz się. Panie Jezu, możemy Ciebie słyszeć, a nie słuchać. Z Ewangelii świętego Marka. Przyprowadzili mu głuchoniemego i prosili go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka, a spojrzawszy w niebo westchnął i rzekł do niego: Efata, to znaczy otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Panie, też i my, którzy staramy się za Tobą podążać, potrzebujemy, byś otwierał nasze uszy. Słyszymy Twoje słowo każdego dnia, a pozostajemy na nim głusi, bo doświadczamy trudności i jest nam niewygodnie, bo troski i pożądliwości tego świata zagłuszają nam Twoje słowo, bo toczymy walkę duchową, aż może wreszcie odkładamy to na później, nie wprowadzamy Twojego słowa w czyn.
Ty potrzebujesz i chcesz, byśmy byli owcami, które słuchają Twojego głosu. Byśmy nie zapierali się Ciebie, ale odważnie szli przed życiem. Chrystusa niech pozostanie wśród nas i my bądźmy tym światłem. A teraz uchem nauczyciela. Witajcie. Moi drodzy, to jest bardzo ciekawe, bo ja generalnie jawię się jako pan od muzyki, tak? Więc jest to moje narzędzie pracy i ucho i słuch jest czymś dla mnie bardzo ważnym. Gdybym miał stracić wzrok, to myślę, że może jakoś bym to przeżył, ale gdybym miał stracić słuch, byłoby to dla mnie bardzo, bardzo trudne, ponieważ słuch jest dla mnie bardzo cenny i ja Panu Bogu uświadomiłem sobie dziś, jak się przygotowywałem do tego nagrania, że no, nie dziękowałem Bogu nigdy za słuch, więc może będzie to pierwsze zadanie. Podziękujcie za to, że możecie słyszeć. Że możecie słyszeć to, co zewnętrzne, ale że możecie słyszeć też to, co wewnętrzne, bo mamy coś takiego jak wewnętrzne ucho. Za to Panu Bogu podziękujcie. Druga sprawa i drugie zadanie to muzyka. Posłuchajcie muzyki. Muzyka oczywiście proponuję dzisiaj tutaj na dole, pojawi się zaraz link. To Ola Geilo, jeden z jego utworów. Jest to Norweg tworzący obecnie w Nowym Jorku. I co jest zaskakujące, że utwory mają nazwy różne, the ground, soil i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pod nimi kryje się coś więcej. Wsłuchajcie się więc w słowa tego utworu. Co ukrył Geilo w utworku, który proszę, żebyście posłuchali. I ostatnie, posłuchaj Boga. To jest najtrudniejsze zadanie, dlatego jest nacelujący. Siądź, wycisz się wewnętrznie, i choć przez 2 minuty, bo to bardzo trudne, ja to wiem z doświadczenia, posłuchaj tego, co mówi Bóg. Ty nic nie mów. Po prostu posłuchaj tego, co mówi Bóg. Powodzenia i do zobaczenia.